Do eksperymentu potrzebne są magnes sztabkowy, woda w misce, flamazel niebieski i czerwony, metalowy gwóźdź, i mały kawałek styropianowej tacki. Potrzebny jest także kompas. Na początku trzeba namagnesować gwóźdź, podziałając go przez około 2 minuty. Oznacz brzegi styropianowej tacki kolorami, tak jak pokazano na filmiku. Połóż gwóźdź na styropianie, a styropian z gwoździem na wodzie w misce. Jak widać, gwóźdź wskazuje północ jak na kompasie. Odchylony gwóźdź wraca do pozycji wskazującej północ.